Witam wszystkich w kolejnym filmie na tym kanale. Ja jestem Pawulek Games i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić najwydajniejszą automatyczną farmę miodu w Minecraft. Znajdujemy się na serwerze rgm.pl, gdzie jest limit redstone'a na czanku, a więc żeby go ominąć, trzeba to zrobić tak, ale na Waszym świecie survival możecie zrobić na jednym czanku całość. No więc zaczynamy. Najpierw musimy odliczyć na rgmc 5 bloków od początku czanka i stawiamy skrzynkę. Do skrzynki stawiamy jednego hopera w ten oto sposób i na nim drugiego. Budujemy dalej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć hoperów. Idziemy dalej. Na hoperach stawiamy dirta, tak jak to zrobi teraz mój kolega. Do tego potrzebujemy jeszcze dispensery, które za chwilę postawimy. Teraz robimy dziury na wodę. Tutaj będziemy wlewać wodę, która zasili naszą farmę miodu. Ja generalnie mam bardzo dużo nożyc w ekwipunku, bo nożyce też będą bardzo tutaj potrzebne. Kolega akurat zostawił sobie tutaj lód, możecie tu wlać wodę wiaderkiem i zabudowujemy to szkłem na całej długości. Dodajemy jeszcze tutaj taką fajną wypustkę. I z drugiej strony tak. Pyk. Teraz będziemy kładli dispensery, czyli już Wam pokażę w sklepie RGMC, jak to wygląda. To są te z dziurką dozowniki. A więc stawiamy je, patrząc się w górę, żeby one były do dołu dziurką. Gdy mamy już postawione, kładziemy tutaj ule. Raz, dwa. I trzy. Trzy gniazda pszczół. I znowu cztery ule. Gdy mamy to zrobione, ja teraz rzucę do dozowników nożyce. Od razu. Będzie dużo łatwiej. Żebyście wiedzieli. Nożyce wrzucone. I budujemy dalej. Teraz odwalamy te postawione bloki i kładziemy tutaj, ja mam akurat stone bricki sobie kładę, bez różnicy tu postawicie, ale kładziemy tak na taką wysokość, na dwa. Za dispenserami i za ulami. Teraz kładziemy taką elkę i tutaj trzeci poziom niżej, tak to teraz tutaj wygląda. Gdy mamy tak postawione, zaczynamy stawiać redstone. Pierwszym mechanizmem jest repeater, czyli już Wam pokażę, jak to wygląda. Jest to nie repeater, tylko komparator. Kładziemy go w tę stronę, żeby tutaj te dwie tutaj wypustki redstone'owe były skierowane w stronę naszych uli, czyli tego bloku. I za tym kładziemy redstone'a. Kładziemy blok wyżej jeszcze jeden. I wykładamy go redstone'em tak, aby ten połączył się z tym wcześniej. Kładziemy blok nad naszymi komparatorami i wykładamy te dwa bloki tutaj redstone'em. Są to bloki za naszymi dozownikami. I trzeci blok szkła też wypełnimy redstone'em, więc wykładamy to w ten oto sposób. Ok, gdy mamy to zrobione, teraz mój kolega zaora pole, a ja postawię na nim kwiatki, żeby pszczoły mogły skądś czerpać nektar na miód. I gdy mamy to postawione, kładziemy hopery skierowane do dispenserów. Hopery służą temu, że jeżeli wpadnie miód do hopera, to pójdzie do dispensera. Oczywiście, jeżeli nie chcecie, tu nie brakło hoperów, ale za chwilę je dołożymy tam, tylko musimy włożyć je tutaj. Wpadły ci do skrzynki, Oskar. Masz trzy, rzuciłem ci. I teraz kładziemy te trzy hopery pozostałe tutaj. Jesteś zjebem. Dobra, masz trzy. I gdy mamy to już zrobione, nasz mechanizm cały jest gotowy i bardzo Wam polecam postawić 9 nożyc do jednego, tak jak ja teraz to zrobię, dlatego że wtedy nie będzie Wam się blokował mechanizm, bo mechanizm się blokuje w taki sposób, że gdy wpadnie do dozownika miód, to nasz
Nasz ul się zapełnia miodem i nie wypada. Pole musi być koniecznie zaorane, bo wtedy przenika przez nie wszystko i wpada do tej skrzynki. Ja osobiście jeszcze sobie zawsze ładnie lubię to zabudować żółtą terakotą. Właśnie wam pokażę, jak zabudowuję to zawsze. Pyk. Mechanizm jest bardzo wydajny, można dużo kasy zarobić na RGMC czy na survivalu swoim, zrobić dużo miodu. Oczywiście, jeżeli ktoś chce na butelki, to można tutaj włożyć butelki do środka i będzie wam to działało dokładnie tak samo. A więc teraz to zabudujemy. Pyk, pyk. Jeszcze trochę terakoty. Skrzynka nie może być zabudowana. Według mnie wygląda to w miarę ładnie, bo można oczywiście zrobić w stanie surowym, czyli tak jak jest tutaj, i zostawić to byle jak, ale my wolimy zrobić troszeczkę ładniej. I teraz ja osobiście robię zawsze tak, że rozwalam blok dirta. I zamiast bloków dirta tutaj stawiam sobie terakotę. A jeżeli chcecie pozyskać pszczoły, musicie przejść do najbliższego ula i zwabić je kwiatkiem do tej machiny, a później możecie je kwiatkami rozmnażać. My osobiście mamy bardzo dużo tych farm miodu i zarabiamy z tego dużo pieniędzy na RGMC, więc jesteśmy absolutnie top 1. I tak wygląda ładnie to obudowane. Jest mechanizm bardzo wydajny, wszystko będzie wam się tu zbierać, jeszcze wam pokażę, ile za mniej więcej 40 minut awczenia na... udało nam się zebrać na parę miodu. 3 staki 16. Tu jest trochę mniej, 3 staki 9. I tu jest mniej, bo jest dużo, bardzo mało pszczół. 2 staki niecałe. Także mam nadzieję, że film wam się spodobał. Widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Ja byłem Pawulek Games. Cześć.